Hosting SEO ma bardzo duży wpływ. Generalnie najważniejsze jest to, jeśli wybieramy jakiś hosting, zwróćmy uwagę na jego parametry. Czy obsługa interpretera, przykładowo PHP, jest obsługiwana w najnowszej wersji? Czy obsługujemy na przykład protokół HTTP również w najnowszej wersji? Teraz jest to 3.0, PHP to 8.2 i następne. No i generalnie jaką mamy punktację podczas analizy za pomocą narzędzia Google PageSpeed? No i na podstawie tego wybierzmy odpowiedni hosting. Nie musimy wybierać jednego, wybierzmy trzy, wrzućmy pliki strony internetowej i sprawdźmy, jaką mamy punktację, tak? Generalnie jeśli chodzi o hosting, patrzmy na pierwszy byte danych, jaki jest zwracany przez hosting, czyli wskaźnik TTFB. Generalnie myślę, że to pójdzie w dwie strony, czyli rozwój AI, czyli Google Bard, głównej konkurencji czatu GPT. Myślę, że tutaj Google będzie aktualizował i bardziej wdrażał to swoje AI w wyniki wyszukiwania. Generalnie myślę, że to nie wpłynie na wynik, w sensie na wygląd tych wyników, ale będzie to bardziej jakby wprowadzane, integrowane w wyniki wyszukiwania, czyli dodatkowe feature'y. No i myślę, że też aktualizacja modeli językowych Google'a, tak? Druga sprawa, myślę, że to są też jeszcze częstsze aktualizacje algorytmu, czyli mimo wszystko to, co teraz widzimy, ale jeszcze większe, jeszcze lepsze aktualizacje polegające na tym, żebyśmy my jako autorzy tych stron internetowych pisali jeszcze lepsze treści zgodne z tym, jakie zapytania są składane przez użytkowników wyszukiwarki, czyli tak zwany helpful content. Piszmy takie treści, żeby były unikalne, odpowiadały na zapytania użytkowników i generalnie odpowiadały na ich problemy, tak, żeby były rozwiązywane przez nasze treści. Myślę, że sposób wyszukiwania tekstowego nie zostanie wyparty, gdyż jest to podstawowa czynność, która jest wykonywana przez użytkowników Google'a, a Google sam sobie będzie po prostu lepiej aktualizował swoje sposoby na wyszukiwanie, udostępniając nam możliwości wyszukiwania przez obraz lub wideo. No i myślę, że pozostaniemy cały czas przy tym rdzeniu. I też druga sprawa, nie wiemy, jak często jest wyszukiwanie głosowe wykorzystywane w Polsce. Wiemy, że jest wykorzystywane w Stanach, za granicą, ale też nie wiemy, jaki procent wyszukiwań, jaki odsetek wyszukiwań jest wykorzystywany w Polsce. Fajnie by było to sprawdzić, czy w ogóle jest sens wyszukiwać przez Voice Search. Myślę, że powinniśmy zostać na razie przy wyszukiwaniu tekstowym, skupmy treści, czyli cały content na tekście i pozostańmy przy wyszukiwaniu tekstowym.